Witam Państwa, Dagmara Siemińska dla portalu Warszawski PiS. Dzisiaj gościem programu W oku cyklonu jest Pani poseł Małgorzata Gosiewska. Dzień dobry Pani poseł. Witam serdecznie. Pani poseł, proszę mi powiedzieć na początku, skąd u Pani się wzięła miłość do polityki? Czy to prawda, że ojciec Panią zaraził? Tak, u mnie w domu jakby polityka była takim normalnym tematem rozmów przy stole. To jakby od samego dzieciństwa pamiętam. No później oczywiście wydarzenia 80 roku jakby rozogniły dyskusje domowe, a potem tak naprawdę największym nauczycielem był dla mnie świętej pamięci Lech Kaczyński, bo miałam to szczęście, że jako takie młode dziewczę poprzez NZS trafiłam do pracy w Komisji Krajowej Solidarności w 90 roku, kiedy to wiceprzewodniczącym był Lech Kaczyński. No i trafiłam w ten sposób pod jego skrzydła. I to on tak naprawdę najbardziej ukształtował już późniejszą moją działalność, moją postawę, stosunek do życia i do polityki oczywiście. Wiem, że dla Pani ważne są sprawy społeczne, że Pani podchodzi do polityki nie do jako, nie do czegoś, na czym można zarobić, tylko żeby poświęcić się ludziom, tak jest? Tak, ale ja myślę, że to też duży wpływ na to miały swoje moje własne jakieś tam przeżycia. Moje własne losy, to jeśli nas coś spotyka w życiu, to nas w dużej mierze uwrażliwia. Znaczy, dobrze, jeśli tak jest. Jeśli przeżywamy coś ciężkiego, nie powinniśmy zamykać się w tym, co przeżywamy, tylko wręcz przeciwnie. Powinno to nas uwrażliwiać i powinniśmy o tym potem przez całe życie pamiętać, bo każdego z nas może spotkać nieszczęście. I tym bardziej wtedy powinniśmy wiedzieć, że są inni ludzie, którzy też potrzebują pomocy, których może dużo gorsze nieszczęście dotknęło. I chyba to jak najbardziej jakby wpłynęło na to, że właśnie polityka społeczna, że właśnie pomoc innym, że dzieci, że trudne rodziny. I to właśnie droga. Pani jest mocno zaangażowana w sprawy polsko-gruzińskie. Czy może Pani nam coś o tym powiedzieć? No to się zaczęło od wojny, od agresji Rosji na Gruzję. Wtedy ja, jak każdy prawie że Polak, siedziałam przed telewizorem i ze zgrozą patrzyłam na to, co się dzieje, na te rosyjskie czołgi rozjeżdżające ziemię gruzińską. I wtedy pomyślałam, no co ja mogę zrobić dla Gruzji. Nie mogę pojechać i nie mogę bezpośrednio pomóc im. I pomyślałam wtedy o dzieciach. I tak naprawdę w ten sposób rozpoczęła się moja przygoda z Gruzją. Udało nam się ściągnąć do Polski 300 gruzińskich dzieci. Te dzieci tak naprawdę zarażały mi miłością do Gruzji, będąc tutaj w Polsce. No a potem pomoc humanitarna, potem przyjaźnie, częste wyjazdy. W tej chwili bardzo częste również prywatne. Również urlop. Rozkochałam w Gruzji swojego syna, swoich przyjaciół, znajomych, no i tak to trwa do dzisiaj. No. Jest Pani przewodniczącą grupy parlamentarnej polsko-gruzińskiej. Zostałam też odznaczona medalem honoru przez prezydenta Gruzji. No to są takie rzeczy, które pomagają w pracy, a przede wszystkim jakby tak zacieśniają jeszcze bardziej te przyjaźnie. A na czym polega międzynarodowy program stażu parlamentarnego? To jest program, który już działa od kilku lat. To się zaczęło od Niemiec, od parlamentu niemieckiego, który przyjmował polskich stażystów do siebie. No, zarażony tym pomysłem został polski parlament i taki program powstał również u nas. Teraz my też zapraszamy młodych ludzi na takie staże w polskim parlamencie. Ja wiem, że dla niektórych może to budzić pewien sprzeciw, no bo powinniśmy przede wszystkim pomagać młodym Polakom, ale ja tego typu projekty traktuję jako też element polskiej polityki zagranicznej, ponieważ ci młodzi ludzie, którzy mają szansę pracy w naszym parlamencie, poznania naszego kraju, w dużej mierze w przyszłości stają się w jakimś sensie naszymi ambasadorami. To są ludzie, którzy są dobrze wykształceni, to są ludzie, którzy w przyszłości w swoich krajach mogą odgrywać duże znaczenie. Jeśli będą zaprzyjaźnieni z Polską, jeśli nasz kraj będą właśnie tak odbierać, no to oczywistym jest, że te nasze relacje będą tym lepsze. I generalnie tak też patrzę na tę swoją pracę
kwestiach międzynarodowych. No te różne projekty, które realizowałam w Kancelarii Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego, to nie była tylko pomoc. Oczywiście pomoc była na tamtym etapie najważniejsza, ale ja zawsze powtarzam, że to jest bardzo poważny element polskiej polityki zagranicznej. Ponieważ politycy, dyplomaci zawierają rozmaite porozumienia, podpisuje się te porozumienia i potem można zrywać, nie dotrzymywać, zapominać. Natomiast przyjaźnie zawiązane w ten sposób trwają potem przez nawet kolejne pokolenia. I to jest naprawdę bardzo ważny element polityki zagranicznej. Po wygranych wyborach do parlamentu parę miesięcy temu chyba Pani otworzyła biuro swoje w Warszawie na ulicy Żelaznej. Jest Pani bardzo mocno zaangażowana w pracę tego biura. Współpracuje z Panią paru młodych ludzi. Proszę powiedzieć coś o pracy tego biura. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że właśnie tutaj możemy się spotkać i tutaj odbywa się ta rozmowa, nie tam na Wiejskiej. W dużej mierze media, pokazując pracę parlamentarzystów, koncentrują się właśnie na ulicy Wiejskiej, tak, na pracy parlamentu. A ja zawsze podkreślam, że praca posła to nie tylko ulica Wiejska, to nie tylko to, co się tam dzieje, to też nie tylko spory, jakie prowadzimy, to też czasami niestety nie wygląda to ładnie i ten element jest najczęściej w mediach pokazywany, najbardziej taki sensacyjny jest. Natomiast trzeba o tym wiedzieć, że poseł to nie tylko właśnie ulica Wiejska, że bardzo dużą rolę w pracy posła odgrywa jego biuro, a w każdym razie może odgrywać. Dlatego dużą uwagę staram się oddawać pracy biura. Tutaj biura i wszystkiemu, co może dziać się wokół biura. Tutaj mamy pomoc prawną, tutaj mamy, załatwiamy wszelkie interwencje. Tak naprawdę każdego dnia przychodzą ludzie z jakimś problemem. Wczoraj, no, w zasadzie to już zaczyna się sezon taki urlopowy i wielu spośród moich współpracowników albo już wyjechało, jak szefowa mojego biura, pani Kasia Wielesz, ale inni wybierają się już na urlopy, pakują rzeczy. Natomiast sprawy nie mogą czasami czekać. I wczoraj przyszła pani, która reprezentowała kupców z podziemia przy Dworcu Centralnym. Dramatyczna sytuacja. Dramatyczna sytuacja wymagająca naprawdę szybkich działań i naszej obecności, więc wieczorem spotkaliśmy się rzeczywiście z tymi kupcami i będziemy starali się im pomagać. To jest grupa ludzi, którzy od kilkunastu lat prowadzą handel. Miejsca, w którym ten handel prowadzą, w dużej mierze z ich środków zostały wybudowane, a w tej chwili w sposób nagły zaproponowano im podwyżkę czynszu o paręset procent. Propozycje są takie, że za jeden metr powierzchni użytkowej mają płacić 500 zł, 450. To są kolosalne stawki, to są stawki wyższe niż na przykład handlowcy płacą w złotych tarasach, gdzie warunki są nieporównywalnie inne. No to, i to jest jakby jeden z dni pracy biura. Ale co jest ważne, biuro poselskie to nie tylko poseł. Biuro poselskie to jest po prostu drużyna. I ja bardzo się cieszę, że właśnie wokół siebie udało mi się skupić grupę młodych i nie tylko młodych ludzi, którzy chcą pomagać innym ludziom. Oczywiście środki biura nie pozwalają na to, żeby tych ludzi zatrudnić. Oni to robią społecznie. Oni robią to tylko i wyłącznie dlatego, że chcą po prostu dzielić się swoimi umiejętnościami. To są młodzi prawnicy, to są osoby doświadczone w samorządach. W tym miejscu też staram się, aby swoje dyżury pełnili radni, bo wiele spraw, które do nas trafia, to są sprawy tak naprawdę dotyczące pracy samorządu. To są sprawy lokalowe, najczęściej właśnie lokalowe. To są lokale zadłużone, to są lokale wykupione przez dawnych właścicieli budynki i problemy z tym związane. To są lokale w złym stanie technicznym, zagrzybione i tu podejmujemy interwencje. Też myślimy o tym, żeby zacząć też troszeczkę ludzi edukować. To wpadli na ten pomysł właśnie moi młodzi współpracownicy. Chcemy rozpocząć, ale to już po wakacjach, cykl spotkań nie ze starszymi ludźmi, którzy mają problemy, nie radzą sobie właśnie w kontakcie z urzędem, a żeby pokazać im drogę, powiedzieć w jaki sposób można, jak należy pisać pisma, do kogo się zwracać, jakie przede wszystkim mają prawa.
bo wiedzą, jakie mają obowiązki, natomiast nie zawsze wiedzą, jakie mają prawa. I w tym chcemy ich uświadamiać, w tym chcemy im pomagać. W biurze poselskim tutaj zajmuję się przede wszystkim poradami obywatelskimi. Poradami, które są niezwykle moim zdaniem potrzebne, ponieważ większość spraw, które nam tutaj zdarza się rozpatrywać, są to sprawy na styku obywatel-urząd. Niestety w starciu z urzędem obywatel nie ma większych szans i staramy się w jakiś sposób pomagać, pisać pisma, doradzać. W ramach biura poselskiego pani poseł Małgorzaty Gosiewskiej zajmuję się prowadzeniem spotkań z ciekawymi ludźmi, organizacją tych spotkań, a potem zadawaniem pytań gościom, którzy są zapraszani przez panią poseł. Staramy się co jakiś czas organizować takie spotkania na przemian z historykami, politykami, dziennikarzami, ludźmi, spotkaniem z którymi byliby zainteresowani mieszkańcy Woli i goście naszego biura. Jestem asystentką pani poseł, zajmuję się administracyjną stroną prowadzenia biura, kalendarzem spotkań. Dbam o to, żeby wszystkie osoby, które przychodzą do nas do biura, miały okazję spotkać się z panią poseł. Również pracuję przy wszystkich eventach i spotkaniach, które pani poseł inicjuje i organizuje. Porady obywatelskie, których udzielamy w naszym biurze, dają też świetną okazję do pewnej łączności ze społeczeństwem, do wychwytywania różnych problemów, patologii, które się pojawiają. Ja może tutaj dam nam taki przykład. Alarmującą sytuacją jest to, że już zgłosiło się do nas kilka osób, które zostały przez swoich pracodawców zmuszone do podpisywania rozwiązania umowy za porozumieniem stron o pracę in blanco, bez daty, tak po prostu na przyszłość. Dotyczy to osób głównie, które zbliżają się do wieku ochrony przedemerytalnej, tak więc jest to jawne, raz, że łamanie prawa, dwa, no, ewidentne działanie nieuczciwych pracodawców do tego, aby takie osoby w odpowiednim czasie usunąć, nie być zobowiązanym do ich dalszego zatrudniania w tym newralgicznym okresie. A jak pani ocenia jako poseł z Warszawy sytuację w ogóle ratusza i panią prezydent Hannę Grynkiewicz-Waltz? Pani redaktor, myślę, że podobnie jak każdy zdrowomyślący warszawiak, tak? Bo jeździmy tak samo ulicami Warszawy, tak samo korzystamy z komunikacji miejskiej, tak samo stoimy w korkach, widzimy tak zwaną Polskę w budowie, w wypadku akurat Warszawy. No i jak ja mogę oceniać zresztą władze Warszawy, no po takim spotkaniu, jakie miałam z kupcami z podziemia handlowego przy dworcu centralnym. Gdzie ludzie byli przez miesiące oszukiwani, bo oni spodziewali się podwyżki, ale ich umowy kończyły się w czerwcu, to były paranastoletnie umowy i oni widzieli, że podwyżka będzie. Natomiast mówiono im, że to będzie kilkadziesiąt procent, może tak. Kilka. No. I nagle teraz zostali zaskoczeni. Nie bardzo wiedzą, co robić, nie wiedzą, czy podpisywać nowe umowy. Nie wszystkim zresztą te nowe umowy są przedstawiane. No taki, powiem brutalnie, taki bandytyzm w biały dzień się dzieje w Warszawie wobec ludzi, którzy płacą podatki, wobec kupców, którzy mają rodziny, mają pracowników. To są Polacy, którzy płacą tu podatki, tworzą miejsca pracy i tych ludzi próbuje się niszczyć. A ja tak zerkam tutaj na to zaproszenie. Co to jest za zaproszenie, pani poseł? Tak, ponieważ zajmujemy się nie tylko taką bezpośrednią pomocą ludziom. Staramy się organizować różne akcje, włączamy się w akcje organizowane. Jesteśmy aktywni tu jakby na terenie dzielnicy, ale też nie na terenie Warszawy. Tak. Więc mamy za sobą między innymi na przykład organizację pochówku pani Barbary Szędzielarz, córki pana majora. No to była taka smutna historia, kiedy zmarła córka bohatera, a nie było środków, aby godnie ją pochować. I tu dzięki wspaniałej pomocy tysięcy ludzi, którzy zdecydowali się wpłacić czasami parę groszy, czasami parę dziesiąt złotych, czasami paręset złotych na to, żeby ten pochówek godnie zorganizować, udało się wszystko pięknie, godnie przeprowadzić. I takich akcji się podejmujemy. W tej chwili tu, to jest takie w ogóle dość ciekawe miejsce, w którym jesteśmy, czyli to jest Wola, ale w tym miejscu to jest bardzo historyczne miejsce.
Otóż 3 sierpnia tutaj został zdobyty bunkier niemiecki, Nordwache. To było pierwsze takie poważne powstańcze zwycięstwo. Fakt niepowszechnie znany ciągle w Warszawie. Tu też będziemy starali się robić wszystko, żeby pomóc w przybliżeniu warszawiakom tej części bardzo ważnej naszej historii, zwycięskiej w dodatku. A ponieważ to jest właśnie tutaj na wysokości naszego biura, w związku z tym też staraliśmy się zaangażować czynnie w organizację uroczystości, która tu będzie 3 sierpnia. Serdecznie zapraszam od razu. To mówię, oddaję honor, my tu nie jesteśmy organizatorami absolutnie. Tutaj przede wszystkim Batalion Chrobry 1, który faktycznie zdobywał ten bunkier, jest organizatorem, ale też szereg instytucji, organizacji w tym bierze udział, no również Urząd Dzielnicy Wola. Także tu uroczystość będzie o godzinie 18 przy tablicy, a potem mała skromna uroczystość jeszcze w biurze. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo.